Jola Wiszniewska, zaczynamy sport. Dziś skoczkowie narciarscy przegrali z wiatrem. Wiało zbyt mocno, więc organizatorzy odwołali dzisiejszą serię Pucharu Świata w skokach w niemieckim Willingen. Wszystko miało rozpocząć się o 14, ale już wcześniej sędziowie odwołali serię próbną. Wiatr osiągał prędkość nawet 7 metrów na sekundę. To zbyt niebezpieczne warunki dla skoczków. Konkurs odwołano, ale wielu zawodników zeszło do kibiców, by choć trochę zrekompensować odwołane zawody. O milimetry toczyła się dziś walka o złoty medal Mistrzostw Świata w biatlonie. Wielkie emocje w biegu na dochodzenie, dokładnie na finiszu, zagwarantowali Francuz Martin Fourcade i Emil Svendsen. A wygrał, podobnie jak wczoraj podczas sprintu, ten niesamowity 27-letni Norweg. Po raz 10 stanął na podium Mistrzostw Świata. Emil Hegle Svendsen pomylił się dziś tylko raz, na ostatnim strzelaniu. I dopiero wtedy został doścignięty przez trzech rywali i wtedy też zaczęły się emocje, które trzymały w napięciu do samej mety. Fotokomórka wykazała jednak, że mistrzem świata został Svendsen, a srebrny medal zawiśnie na szyi Fourcade'a. Na najniższym stopniu podium stanie Szipulin. To trzeci złoty medal wywalczony przez Svendsena podczas Mistrzostw Świata w Nowym Meście. Dziś jeszcze zobaczymy panie. Transmisja w TVP Sport od 16:10. Alpejczycy o medale Mistrzostw Świata walczą w austriackim Schladming. Tam dzisiaj zaskakujące rozstrzygnięcie zjazdu pań. Złoto dla francuskiej Marion Rolland, choć długo na prowadzeniu utrzymywała się startująca z numerem drugim Włoszka Nadia Fanchini. Zawodziły faworytki, m.in. liderka klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Tina Maze. Słowenka ostatecznie dopiero siódma. Złoto dla Marion Rolland, srebro dla Nadii Fanchini. Brązowy medal zdobyła piątkowa mistrzyni superkombinacji Niemka Maria Hoffel-Riesch. Najszybszy na ostatnim odcinku specjalnym i najszybszy w całej rywalizacji. Francuz Sébastien Ogier, zwycięzcą rajdu Szwecji, drugiej rundy samochodowych rajdowych Mistrzostw Świata. W rajdach przekazanie pałeczki między Francuzami i imiennikami. Ogier wyprzedził mistrza świata Sebastiana Lewa i jest dopiero drugim w historii kierowcą spoza Skandynawii, który wygrał rajd Szwecji. Trzecie miejsce dla Norwega Matsa Otsberga. Dobry start ma za sobą Michał Sołowow, 12 i drugi w swojej klasie. Michał Kościuszko awansował ostatecznie na 14 pozycję w klasyfikacji generalnej. Koszykarze Trefla Sopot i AZS-u Koszalin zagrają w finale Pucharu Polski. Akademicy wyeliminowali z gry mistrza Polski Asseco Procom Gdynia, a Trefl wysłał do domu PGE Turów Zgorzelec. Tak jak przed rokiem i teraz, Turów nie znalazł sposobu na pokonanie Trefla. Sopocianie zagrali bardzo dobrze w ataku i od początku kontrolowali spotkanie. Najlepszym zawodnikiem Adam Waczyński, który dla zwycięzców zdobył 24 punkty, a do tego dołożył 8 zbiórek. Trefl pokonał PGE Turów Zgorzelec 90-76. Mecz na pewno nie był dla nas prosty, bo wypracowaliśmy sobie przewagę 10 punktów i musieliśmy być ciągle skoncentrowani, żeby ją utrzymać. Turów jest bardzo silną drużyną i mecze na styku z takimi drużynami kończą się różnie. To jest loteria. Dziś wielki finał Pucharu Polski. Transmisja tego meczu w TVP Sport od 17:10. I to wszystko w serwisach sportowych Info. Jutro spotka się z Państwem Sylwia Dekiert. Życzę miłego popołudnia i do zobaczenia. Naczynka? Możesz zamaskować.